Młody, 22-letni zapalony przyrodnik, botanik i geolog Karol Darwin został zaproszony przez Roberta Fitzroya, kapitana wojennego okrętu Beagle, do uczestnictwa w badawczej wyprawie morskiej dookoła świata. W grudniu 1831 roku Beagle wypłynął z Anglii w podróż, która z czasem miała zmienić świat. Darwin odwiedził między innymi wybrzeża Ameryki Południowej, wyspy Galapagos, Tahiti, Nową Zelandię, Australię, przylądek Dobrej Nadziei na południu Afryki, wyspy Świętej Heleny i Wniebowstąpienia. Beagle powrócił do Anglii w październiku 1836 roku. Podczas pięcioletniej podróży Darwin prowadził badania i obserwacje przyrodnicze, botaniczne, geologiczne i paleontologiczne. Zbierał okazy i skamieliny. Spostrzeżenia i badania zbiorów dokonanych podczas ekspedycji skłoniły go potem w przeciągu 20 lat do wysunięcia nowej hipotezy dotyczącej pochodzenia życia na Ziemi. W 1859 roku 50-letni Karol Darwin opublikował dzieło swego życia pod tytułem O pochodzeniu gatunków drogą doboru naturalnego. W 1871 roku, 11 lat przed swoją śmiercią, Karol Darwin opublikował kolejne swoje dzieło pod tytułem O pochodzeniu człowieka i o doborze płciowym, w którym przedstawił swój wniosek, że ludzie i małpy mieli wspólnego przodka. Hipotetyczna teoria ewolucji przedstawiona przez Darwina wywróciła dotychczasową naukę o pochodzeniu życia. Zanegowała istnienie Boga Stworzyciela, a człowieka sprowadziła do rzędu małpiego potomka. Lecz żeby uznać ewolucję Darwina za słuszną, potrzebne były dowody. Dlatego rozpoczął się szalony wyścig w poszukiwaniu brakującego ogniwa ewolucji człowieka. W 1856 roku, 4 lata przed opublikowaniem przez Karola Darwina dzieła o pochodzeniu gatunków drogą doboru naturalnego w Niemczech, w dolinie Neandertal, nad rzeką Diesel, w Mettmann pod Düsseldorfem, znaleziono kopalne szczątki ludzkie. Był to niekompletny szkielet o mocnym kośćcu i grubym wale nadoczodołowym. Około 40 lat później, po opublikowaniu przez Darwina książki o pochodzeniu człowieka i o doborze płciowym, ich badaniem zajął się wybitny francuski uczony paleontolog Marcelin Boulet, organizator i dyrektor Instytutu Paleoantropologii w Paryżu. Boulet uznał młodziutki darwinizm za słuszną teorię naukową, więc ułożył kości w taki sposób, aby jak najbardziej upodabniały szkielet małpoluda. Zrekonstruowanego osobnika od miejsca jego znalezienia nazwano człowiekiem neandertalskim. Zwolennicy ewolucji oszacowali, że wymarł on około 35 tysięcy lat temu. Przez dłuższy czas człowiek neandertalski podtrzymywał słuszność teorii ewolucji Darwina. Jednak w miarę upływu czasu w Europie, Azji i Afryce odnajdywano kolejne szczątki kopalne neandertalczyka, jego siedziby, narzędzia i inne pozostałości. Badający je uczeni doszli do rewelacyjnych wniosków. Okazało się, że neandertalczyk miał większą pojemność mózgu niż Homo sapiens. Na tej podstawie naukowcy stwierdzili, że musiał mieć większą sprawność ruchową, poczucie równowagi i wyostrzone zmysły.
nie odważyli się powiedzieć, że mógł być także inteligentniejszy. Kolejne znaleziska dotyczące Neandertalczyka wskazały badaczom, że Neandertalczyk żył w czasie, w którym istniał także Homo sapiens. Oba gatunki musiały egzystować obok siebie, a nawet razem, gdy odkryto, że wchodziły w małżeństwa między sobą. Neandertalczyk był myśliwym i nomadą. Na swoje schronienia wykorzystywał jaskinie. Był rzemieślnikiem, wyrabiał narzędzia i inne przedmioty, opanował ogień, używał odzieży, biżuterii i kosmetyków. W 1983 roku izraelscy uczeni w jaskini Kebana dokonali rewelacyjnego odkrycia kości gnykowych u Neandertalczyka, wskazujących na to, że Neandertalczycy porozumiewali się za pomocą mowy. Wreszcie wyszło na jaw, że Neandertalczyk był religijny. Wierzył w istnienie sił nadprzyrodzonych i grzebał zmarłych z zachowaniem ceremonii pogrzebowych. Poruszał się w postawie wyprostowanej. Spostrzeżone w niektórych szkieletach zniekształcenia kostne, które ewolucjoniści wykorzystywali do tworzenia modeli Neandertalczyka jako małpoluda, okazały się schorzeniami. Neandertalczycy europejscy różnili się od swych ziomków w Afryce czy Azji. Byli niżsi, ale za to mocniejsi, bardziej nie do zdarcia. Wędrujący coraz bardziej na północ Neandertalczycy zajmowali dziksze, zimniejsze i trudniejsze do egzystencji obszary, aniżeli ich krewni z Azji czy Afryki. Dlatego ich kości noszą ślady licznych obrażeń. Około 50% populacji umierało przed 11 rokiem życia, a co piąty dożywał 40. Nauka wycofała się z poglądu, że Neandertalczyk to brakujące ogniwo ewolucji człowieka. Obecnie jest uważany za wymarłą rasę ludzką. Ambitny Holender Eugeniusz Dubois, absolwent nauk przyrodniczych i medycznych, wykładowca anatomii, zafascynował się teorią ewolucji Karola Darwina. Jako światły człowiek zdawał sobie sprawę z tego, że brak ogniw pośrednich ewolucji człowieka obala darwinizm. Obrał sobie za cel życia odnalezienie brakującego ogniwa ewolucji człowieka i udowodnienie jej słuszności. W 1891 roku Dubois rozpoczął wykopaliska na Jawie. Na brzegu rzeki Solo, koło wioski Trynil, natknął się na cmentarzysko kopalnych zwierząt. Słoni, jeleni, nosorożców, hien, krokodyli, świń, tygrysów itd. Wśród ich kopalnych szczątków odnalazł fragment czaszki, którą sklasyfikował do małpy człekokształtnej. Rok później w tym miejscu wśród setek szczątków zagrzebanych osadami wulkanicznymi około 16 metrów dalej odnalazł kość udową. Przypisał ją małpie, do której należał u fragment czaszki sprzed roku. W tym czasie profesorem zoologii Uniwersytetu w Jenie w Niemczech był Ernst Haeckel, będący fanatycznym zwolennikiem Darwina do tego nawet stopnia, że fałszował dane naukowe, aby dowieść słuszności teorii ewolucji. Pod wpływem korespondencji z Haeckelem Dubois zmienił zdanie i ogłosił, że odnalazł brakujące ogniwo ewolucji człowieka. W 1895 roku Dubois powrócił do Europy i zaprezentował odkryte przez siebie szczątki z wykopalisk na Jawie na trzecim Międzynarodowym Kongresie Zoologii w Leiden w Holandii. Na bazie fragmentu czaszki i kości udowej wykonał ewolucyjny model prehistorycznego człowieka. Nazwano go człowiek jawajski lub pitekantropos, od greckich słów piteko, małpa, i antropos, człowiek.
Oszacowano, że istniał on około od 2 milionów do 800 tysięcy lat temu. Okrzyknięto go brakującym ogniwem ewolucji człowieka. Dzięki człowiekowi jawajskiemu Darwin święcił triumf i zwyciężał na wszystkich frontach. Proszę uważnie popatrzeć na rekonstrukcję szkieletu Pithecanthropa. Cały szkielet został sporządzony na podstawie tylko fragmentu czaszki, kości udowej. Dibua nie znalazł ani jednego fragmentu kości stopy. Jednak tak umodelował stopę, aby wyglądała na małpią z kciukiem odchylonym i przystosowanym do łapania się gałęzi, a nie jak u człowieka. Widzimy więc, że w rekonstrukcji i umodelowaniu człowieka jawajskiego kierowano się bardziej ewolucyjną wyobraźnią niż rzetelnością naukową. Po dokładnym przebadaniu szczątków w 1895 roku uczeni z całego świata zebrali się w Berlińskim Towarzystwie Antropologii, Etnologii i Prehistorii, aby wydać jednoznaczny werdykt. Nie mogli jednak dojść do porozumienia i podzielili się na trzy obozy. Pierwszy uważał, że skamieliny Dibua reprezentują Pithecanthropa i są ogniwem pośrednim ewolucji człowieka. Druga grupa doszła do wniosku, że są to szczątki małpy człekokształtnej. Trzecia twierdziła, że fragment czaszki należy do gibona, kość udowa nie ma z nim nic wspólnego i należy do człowieka Homo sapiens. W następnych latach 1906-1907 zorganizowano drugą wyprawę na Jawę. W miejscu poprzednich odkryć, kopiąc dalej i głębiej, natrafiono na ślady Homo sapiens. Rozłupane kości, węgiel drzewny i paleniska. Wreszcie w osadach starszych niż szczątki Pithecanthropa znaleziono ząb człowieka. Wyglądało na to, że człowiek jawański nie istniał albo żył razem z Homo sapiens. Wszystko to tak bardzo skomplikowało sprawę człowieka jawajskiego, że uczeni nie potrafili jej rozwiązać. Zorganizowano więc trzecią ekspedycję na Jawę. Odkopano kopalne fragmenty szczęki, kilka zębów i wiele fragmentów różnych czaszek, które przypisano Pithecanthropowi, mimo że razem z nimi znaleziono kilka czaszek człowieka Homo sapiens. Uczeni łamali sobie nad tym głowę, aż niespodziewanie doszło do przełomu. W 1921 roku Dibua przyznał się do nieuczciwości naukowej w pogoni za karierą i sławą. W miejscu odkrycia człowieka jawajskiego odnalazł też dwie czaszki Homo sapiens, które ukrywał do tej pory. Skruszony Dibua ujawnił je uczonym. W 1938 roku podstarzały Dibua wyrzekł się Pithecanthropa i przyznał, że fragment czaszki należy do gibona, a kość udowa do Homo sapiens. Jednak zauroczona ewolucją opinia publiczna nie chciała go słuchać, a rozpędzonej lokomotywy darwinizmu nie dało się zatrzymać. Badając wiek szczątków Pithecanthropa, uczeni otrzymali rozbieżne i dziwne wyniki. Nie osiągnęli jednoznacznych rezultatów, co wniosło jeszcze więcej problemów. Wielu uczonych podważało także zasadność kojarzenia fragmentu czaszki z oddaloną o 16 metrów kością udową. Pytali, na jakiej podstawie te dwie kości zagrzebane wśród setek innych przypisano jednemu osobnikowi. W miarę postępu technicznego poddano szczątki człowieka jawajskiego ponownym badaniom rentgenowskim i mikroskopowym w 1973, a potem w 1984 roku. Wykazały one ponad wszelką wątpliwość, że znaleziona kość udowa należy do człowieka współczesnego Homo sapiens. Mimo tego, że w końcu prawda wyszła na jaw, człowiek jawański, Pithecanthropos, nadal jest uważany powszechnie za naszego przodka i znajdziemy go w literaturze, podręcznikach i muzeach.
Kolejnym brakującym ogniwem ewolucji człowieka stał się człowiek z Piltdown. W 1912 roku trzej panowie Arthur Smith Woodward, dyrektor brytyjskiego Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, Charles Dawson, amator paleontolog i katolicki duchowny jezuita Taylor de Chardin, zwołali konferencję naukową w Londynie i ogłosili, że po 4 latach poszukiwań w żwirowni w Piltdown znaleźli fragment czaszki człowieka i żuchwę podobną do małpiej z nielicznymi zębami, ale startymi w ten sposób, w jaki ścierają się u człowieka, a nie małpy. Znalezisko było ciemne i wyglądało na bardzo stare. Brakowało jednak najważniejszego zęba, kła. 8 miesięcy później jezuita Taylor de Chardin ogłosił, że odnalazł brakujący ząb podczas przesiewania żwirów Piltdown. Pasował do żuchwy i był tak samo starty jak inne. Jednak w środowisku uczonych panował daleko idący sceptycyzm, bo nie pasowała im żuchwa do czaszki i zębów. 3 lata później, czyli w 1915 roku, dyrektor brytyjskiego Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, Arthur Smith Woodward, ogłosił, że 2 mile od Piltdown znalazł 2 fragmenty czaszki i ząb trzonowy. Wówczas krytycznie nastawieni uczeni skapitulowali i zaakceptowali odkrycia z Piltdown. Na podstawie fragmentów czaszki, żuchwy i kilku zębów sporządzono model człowieka z Piltdown i okrzyknięto go brakującym ogniwem ewolucji człowieka. Oszacowano, że pochodzi sprzed 500 tysięcy lat, a 3 jego odkrywcy stali się sławni i zrobili zawrotną karierę naukową. Przez 40 lat człowiek z Piltdown był przekonującym dowodem słuszności teorii ewolucji, odrzucającym biblijną wersję stworzenia na śmietnik. O człowieku z Piltdown nauczano na uniwersytetach, pisano o nim rozprawy naukowe i książki. Wielu zdobyło tytuły i dyplomy na bazie badań człowieka z Piltdown. Jednak w ciągu 40 lat nauka i technika odnotowały niezwykle znaczący postęp, który przekonał świat nauki, aby z wykorzystaniem najnowszych metod badań jeszcze raz poddać człowieka z Piltdown testom wcześniej niemożliwym. Badania wykazały, że wiek fragmentów czaszki spadł z 500 tysięcy na około 500 lat. Żuchwa miała jedynie kilkadziesiąt lat. Czaszka należała do człowieka, a żuchwa do małpy. Zęby były spiłowane tak, aby upodobnić je do ludzkich i odkryto na nich ślady ścierniwa. Szczątki po chemicznej obróbce stały się ciemniejsze, uzyskując wygląd wskazujący na bardzo długi upływ czasu. Stało się jasne, że spreparowano grube szalbierstwo naukowe. Wszczęte śledztwo wykazało, że żuchwa pochodziła z nieoznaczonego szkieletu orangutana z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Znaleziska zostały spreparowane i podrzucone do Piltdown. 40 lat indoktrynacji ewolucyjnej opartej na człowieku z Piltdown wywarły nieodwracalny wpływ na świadomość mas społecznych i naukowców. Człowiek z Piltdown pozostał w pamięci milionów, ponieważ jego odkrycie zostało nagłośnione na cały świat, a stwierdzone po 40 latach oszustwo przemilczano. Najbardziej dramatyczną historią poszukiwań brakującego ogniwa ewolucji człowieka było odkrycie człowieka chińskiego Zinanthropusa. W latach od 1921 do 1923 roku w Chinach, w wiosce Chukutien,
będącej obecnie południowo-zachodnią częścią Pekinu, w kamieniołomie wapienia austriacki paleontolog Otto Zdanski znalazł dwa zęby, które przypisał przodkowi człowieka. W 1926 roku następca tronu szwedzkiego Gustaw Adolf odwiedził Pekin. Przedstawiono mu wtedy raport z fotografiami dotyczący odkrycia Otto Zdanskiego. W spotkaniu wziął udział 42-letni paleantropolog Davison Black. Black był Kanadyjczykiem, absolwentem Uniwersytetu w Toronto, wykładowcą na Western Reserve University w Cleveland. Zamieszkał w Pekinie i do końca życia był profesorem embriologii i neurologii w Union Medical College w Pekinie. Kanadyjski lekarz był całkowicie oddany poszukiwaniom brakującego ogniwa ewolucji człowieka. Davison uznał, że zęby znalezione przez Zdanskiego faktycznie należą do przodka człowieka i przyłączył się do wykopalisk w Chukutien. W następnym roku w Chukutien znaleziono trzeci ząb. To skłoniło Kanadyjczyka do ogłoszenia odkrycia praczłowieka, którego nazwał Zinanthropus, czyli człowiek chiński. Black postanowił pokazać światu swoje odkrycie. W 1928 roku odbyło się spotkanie Amerykańskiego Stowarzyszenia Anatomów. Podczas niego Black został skrytykowany za utworzenie Zinanthropusa na podstawie tak nikłych dowodów. Jednak niezrażony Black zaczął podróże po świecie, urabiając opinię społeczną i agitując naukowców do uznania Zinanthropusa. Wsparły go media, które z radością powitały przejściową formę człowieka zrodzoną z trzech zębów. Powróciwszy do Chukutien w grudniu 1928 roku, znalazł połowę żuchwy z trzema zębami, więc znowu powziął podróże po świecie promujące człowieka chińskiego. Po roku, w grudniu 1929 roku, Black znalazł w Chukutien fragment czaszki i przypisał ją Zinanthropusowi. Niezależni eksperci zbadali ten fragment czaszki i sklasyfikowali go do kopalnego pawiana lub dużej małpiatki. Davison Black, chcąc za wszelką cenę przeforsować akceptację chińskiego człowieka, odważył się na popełnienie naukowego oszustwa. Zamiast sporządzić odlew czaszki, który wiernie oddałby jej parametry i wygląd, sporządził według swego uznania model Zinanthropusa tak, aby oddawał sobą brakujące ogniwo ewolucji człowieka. Podczas dalszych wykopalisk Black natknął się na terenie wykopalisk w Chukutien na dwa gigantyczne kopce popiołu. Górny kopiec był wielkości połowy boiska do piłki nożnej i nawet po wielu wiekach osiadania wysokością sięgał drugiego piętra. Dolny został częściowo odsłonięty. W popiele znajdowały się narzędzia, kości zwierzęce, kwarcowe kamienie z sąsiednich kamieniołomów. Były tam także różne inne przedmioty, wiele potrzaskanych czaszek, małp, bez pozostałych kości, szkieletu. Black i jego ekipa zataili te fakty i ogłosili, że człowiek chiński poruszał się wyprostowany i był dwuręczny. Na jego niekorzyść w 1931 roku wiadomości o kopcach popiołu i ich zawartości przeciekły do publicznej wiadomości. Black musiał je potwierdzić, ale bez skrupułów zaniżył je do śladów ognia i niewielu narzędzi, a czaszki przypisał Zinanthropusowi. Wtedy do Chukutien przybył wybitny francuski paleontolog i archeolog Broil Henry, profesor Instytutu Paleontologii Człowieka w Paryżu. Zbadawszy znaleziska,
wydał oświadczenie, że olbrzymie kopce popiołu to odpady z pieców przemysłowych, które długo płonęły nieprzerwanie. Musiały to być piece wypalające wapno do budowy starożytnych miast chińskich. Wskazywało na to kwarcowe kamienie będące elementem paliwa. Narzędzia należały do robotników. Zgodził się z Blackiem, że owszem, czaszki mogły należeć do Zinantropusa, ale zaprzeczył, aby to on wytworzył tę cywilizację. Profesor Broil zapytał, czy istoty o tak wyraźnie zwierzęczych czaszkach były zdolne wytworzyć tak wielki przemysł? Po powrocie do Francji profesor Broil opublikował swoje powyższe wnioski. Aby zneutralizować publikację Broila, Black wydał książkę pod tytułem Człowiek kopalny w Chinach. Przedstawił w niej człowieka chińskiego jako ogniwo ewolucji człowieka, a jego działalność przemysłową zaniżył do niewielkich palenisk domowych. Wreszcie do Chukutien przybył chyba najwybitniejszy paleontolog owych czasów, Marcelin Boulet. Chociaż był ewolucjonistą, krytycznie odnosił się do badań, którym brakowało naukowej rzetelności. Gdy przybył na miejsce i zapoznał się z wykopaliskami, oburzył się, że musiał taki kawał świata przejechać i stracić tyle czasu dla małpich czaszek. Stanowczo stwierdził, że odkryty przemysł wytworzył człowiek współczesny Homo sapiens. Sprzeciwił się temu, aby istoty o małpich czaszkach mogły osiągnąć taki rozwój cywilizacyjny. Wyjaśnił, że kości zwierzęce i małpie czaszki to resztki pożywienia robotników wyrzucone w popiół. Robotnicy przynosili do pracy małpie czaszki, z których wyjadali mózgi. Jednakże kanadyjski paleontolog nie dał sobie nic wytłumaczyć. Nadto przez zdecydowane zatajanie faktów i intensywną oraz skuteczną propagandę ekipy Blacka, świat zauroczony darwinizmem i żądny dowodów go potwierdzających, zaakceptował Zinantropusa z otwartymi ramionami. W 1934 roku Davison Black otrzymał tytuł honorowego członka Towarzystwa Królewskiego w Londynie. Wkrótce w Chukutien natrafiono na 3 kompletne czaszki z żuchwami i kości Homo sapiens należące do 6 osób, w tym dziecka. Gdy dostarczono je do laboratorium Blacka, ten zbadawszy je, przerażony tym odkryciem, dostał ataku serca i zmarł w wieku 50 lat na miejscu, wśród tych ludzkich czaszek, trzymając kurczowo w rękach małpią czaszkę rzekomego człowieka chińskiego. Jego następca, Franz Weidenreich, postępował tak samo jak on. Podczas II wojny światowej Weidenreich wyjechał do Stanów Zjednoczonych, zabierając z sobą wszystkie modele człowieka chińskiego. Oryginalne skamieliny zapakowano w skrzynie i wysłano pociągiem do portu Qingwangtao. Stamtąd statkiem miały popłynąć do Ameryki razem z ewakuowanymi Amerykanami. Lecz pociąg do portu nigdy nie dojechał, a skrzynie ze skamielinami Zinantropusa zniknęły w niewyjaśniony sposób. W kręgach naukowców krytycznie nastawionych do Zinantropusa istnieje podejrzenie, że jego szczątki zostały celowo zniszczone, aby usunąć dowody oszustwa naukowego na wielką skalę. Zinantropus nadal jest uważany za przodka Homo sapiens. Znajdziemy go w podręcznikach szkolnych i akademickich, książkach popularno-naukowych i muzeach. Nadal są prowadzone badania wskazujące na człowieka chińskiego jako brakujące ogniwo ewolucji człowieka.
1922 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w stanie Nebraska, znaleziono kopalny, nietypowy ząb trzonowy. Dr Henry Osborne, wybitny geolog i paleontolog, odkrywca tyranozaura i velociraptora, przewodniczący amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku, oświadczył, że ząb należy do istoty, która była przodkiem człowieka. Na bazie znalezionego zęba wykonano model ewolucyjny przodka człowieka. Nazwano go człowiek z Nebraski i oszacowano, że egzystował na kontynencie północnej Ameryki około 1 000 000 lat temu. W pierwszym ćwierćwieczu XX wieku, kiedy trwała zażarta walka między kreacjonizmem a darwinizmem, człowiek z Nebraski przeciągnął miliony ludzi na stronę ewolucjonizmu. Prezentowano go w podręcznikach szkolnych i literaturze, a jego modele wystawiano w muzeach. Nieoczekiwanie, 5 lat później, czyli w 1927 roku, znaleziono w Nebrasce takie same zęby w szczęce kompletnego szkieletu należącego do wymarłej pekarii, czyli pewnego gatunku dzikich świń. Dr Jean Gish, amerykański uczony, biochemik, zajmujący się badaniami pochodzenia życia na Ziemi, powiedział: nie była to człowiekopodobna małpa ani małpopodobny człowiek, lecz wymarły gatunek świni. Uważam, że jest to przypadek, kiedy to uczony uczynił człowieka ze świni, a świnia uczyniła małpę z uczonego. Problem brakującego ogniwa dotyczy nie tylko ewolucji człowieka, ale i wszystkich pozostałych organizmów. W swoim dziele o pochodzeniu gatunków drogą doboru naturalnego Karol Darwin napisał, że w ciągu długiego okresu czasu, skutkiem doboru naturalnego, przystosowania się do środowiska, mutacji, izolacji i wielu innych czynników, rośliny i zwierzęta wyewoluowały z najprostszych organizmów do obecnego stanu. Jeśli jest to prawda, paleontologia powinna dostarczyć miliony skamielin, tak zwanych ogniw pośrednich, czyli form przejściowych ewolucyjnych organizmów. Tymczasem miliony skamielin odnalezionych w skałach osadowych litosfery prezentują w pełni wykształcone, najrozmaitsze formy życia, doskonale przystosowane do otaczającego je środowiska. Okazuje się, że obecne organizmy są takie same, jak ich skamieniali przodkowie. Dotąd nie odnaleziono przekonujących i bezdyskusyjnych form przejściowych ewolucji organizmów. Nauka nie posiada ogniw pośrednich w sposób satysfakcjonujący, dokumentujących słuszność teorii ewolucji. Dane kopalne nie potwierdzają ewoluowania jednych bytów w inne, bardziej rozwinięte. Brak ogniw pośrednich sprowadza teorię ewolucji jedynie do nieudowodnionej hipotezy. Chcę stwierdzić wyraźnie i proszę to zapamiętać, że nie można znaleźć dowodów czegoś, co nigdy w rzeczywistości nie zaistniało. Można preferować fałszywki, błędnie interpretować pewne znaleziska, naciągać dane, ale okazów kopalnych, form przejściowych nie odnaleziono. Karol Darwin był tego świadomy, że geologia, paleontologia nie potwierdza jego teorii ewolucji. Przyznał to uczciwie w swojej książce o pochodzeniu gatunków drogą doboru naturalnego następująco: geologia z pewnością nie ujawnia żadnej takiej subtelnie stopniowanej zmiany organicznej i jest to chyba najbardziej oczywisty i najpoważniejszy zarzut, jaki można przedstawić przeciw teorii.
Wybitny polski uczony, geolog, dr Włodzimierz Mizerski napisał: nauka ciągle nie dysponuje okazami większości hipotetycznych form przejściowych w szeregach ewolucyjnych, problem brakującego ogniwa. I nie jesteśmy w stanie zadowalająco odtworzyć ewolucyjnych dziejów większości grup organizmów. Po blisko 2 wiekach teorii ewolucji, starożytny biblijny przekaz Księgi Rodzaju stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył, stworzył ich mężczyzną i kobietą, nadal zachowuje swoją wiarygodność.